Dzień doberek, mili państwo. A jeszcze chwila. Teraz lepiej, muszę zapalić moją pochodnię. To jest moja pochodnia spokoju i medytacji. Więc tak, na dzisiaj przygotowałam haul zakupowy, ale powiedzmy, że to nie będzie typowy, zwyczajny haul zakupowy, bo jeżeli dobrze mnie znasz i tam na przykład na Instagramie mnie obserwujesz, to dobrze wiesz, że ja ubieram się nieco inaczej, trochę bardziej alternatywnie. No i wiele osób jest ciekawe mojego ubioru, także zaprezentuję rzeczy, które już nieraz było widać na Instagramie. Także to będzie haul zakupowy po prostu z tego miesiąca. I będą tak, torebki, czapeczki, buciki i mam jedne spodnie w sumie w zasadzie, także zapraszam na mój letni haul zakupowy. Jeszcze jedna taka ciekawostka przed rozpoczęciem w ogóle odcinka. Zapraszam gorąco na mojego Instagrama, ponieważ będą się teraz od dzisiaj pojawiały tam. Będą się pojawiały live'y i będziemy sobie gadać, będą też makijaże, będziemy sobie gadać, odpowiadać na jakieś pytania, będę odpowiadała na wasze pytania. Chciałabym, żebyśmy się lepiej poznali i streamów jeszcze nie było, ale też się pojawią na kanale, ale jak na razie zapraszam na Instagrama, tam się odbędą live'y. A teraz już przejdźmy do rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką pokażę, to są spodenki, które kupiłam w Stradivariusie. I są to zwykłe spodnie camo, czyli takie nasze polskie, to się nazywa moro, rozumiem. Są mega obcisłe, naprawdę są bardzo obcisłe. Mają trochę lajkry, więc fajnie się układają na ciele. Naprawdę mi się podobają. I były bardzo tanie, bo kosztowały około 80 zł. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest torebka. I tu oczywiście odsyłam do opisów pod filmem, bo dużo osób nie sprawdza, potem pyta się mnie w komentarzach, gdzie były kupione te rzeczy, a ja zawsze wszystko w opisie opisuję. Drugą rzeczą będzie torebka. No kto kojarzy, ten kojarzy, nie będę tłumaczyła. Kto nie kojarzy, to trudno. Ale super torebeczka. Ona jest na złotym łańcuszku. I otwiera się, ma naprawdę dużo miejsca, tego się nie spodziewałam, wybierając ją. I co jest też fajne, ma takie super tutaj metalowe co? No metalowe coś, na czym może stać. I to też jest fajne, bo nam się ta torebka od spodu nie niszczy. Także oczywiście ramionczko jest regulowane i gitara gra. Naprawdę jest pojemnościowa, to naprawdę jak na moje torebki jest duża. Będę tak zmieniać, żeby nie było to samo. Raz czapka, raz torebka. Kolejną rzeczą, też z tego samego sklepu, jest ta różowa czapka. Ona ma z tyłu tutaj taką ogromną kokardę. Miała być na zdjęciu ta kokarda różowa, więc ja nie jestem do końca zadowolona, bo ona miała być cała różowa, a wyszło, że jest żółta i to mi się nie do końca podobało. Czapka się genialnie błyszczy na zewnątrz w słońcu. Niestety tego tutaj nie będzie widać, bo ja tu mam kiepskie światło, ale już byłam w jednym odcinku w niej i dużo osób się pytało właśnie, skąd ta czapka jest. Naprawdę nie była droga, a jest super wykonana. Czy można ją nosić do tyłu? No nie wiem, nie bardzo. Ale ja lubię takie gadżeciarskie rzeczy. No i teraz buty, tylko muszę się schylić. I teraz tak, moi drodzy mistrzowie, to są buty, które kupiłam w Primarku, ale dopiero zaczęłam chodzić tego lata w nich, bo były strasznie na mnie ciasne, musiałam sobie jakoś z nimi poradzić, żeby je rozciągnąć trochę. I one są niesamowite, bo są holo i mają fajny napis, ekstra. Naprawdę ja mega jestem zakochana w tych holo, takich graficznych rzeczach. Strasznie mi się to follow podoba. Następną rzeczą też jest czapka, którą mam ze Stradivariusa. Z 4 dychy mnie kosztowała, ale co mnie mega w niej zauroczyło. Miała ją na głowie taka jedna dziewczyna, tylko no niestety nie wszystko mi dzisiaj będzie pasowało do dzisiejszego imidżu, że tak powiem. Niestety musimy się jakoś z tym pogodzić, że to nie będzie pasowało. Miała ją na głowie jedna dziewczyna i ja do niej podeszłam. Już miałam się zapytać, skąd ona ją wzięła, bo w ogóle przejrzałam cały sklep i nie zauważyłam, ale ją odłożyła w tym samym momencie, co podeszłam, więc sobie myślę, a to już nie będę pytała, tylko ją po prostu wezmę i powiedzmy, że jej zakosiłam tą czapkę. Możliwe, że to była ostatnia. No i mega zauroczyły mnie strasznie te kolczyki, które są teraz modne. Zobacz, po prostu one są na daszku, to jest niesamowite. Ja po prostu uwielbiam kupować rzeczy, na które bym nie wpadła, że można coś takiego stworzyć. I tutaj też jest jeden kolczyk, to jest strasznie słodkie. No i na środku ma jakiś japoński napis i ma kolor takiej wytartej szarości, wytartego szarego jeansu, naprawdę jest ekstra. Dobra, nie przedłużajmy, bo na pewno chcecie zobaczyć dziwne buty, które były na miniaturce. Następną rzeczą będą buciki. I dobra, buty są takie. No są niesamowite po prostu. To mi się w nich podobało, że one są mega wysokie. Ja jestem dosyć niska, bo mam 1,60 m, także każdy but, który mnie trochę podwyższy, naprawdę zabiera mi moje serce. Strasznie mnie zauroczyły te buty.
bo futerko to jest coś, co Puma, u Pumy mi się strasznie spodobało. Puma swojego czasu wypuściła fajne klapki z futerkiem, no i w nich się nie chodziło po domu, tylko się chodziło w nich na zewnątrz. Ale słuchaj, jedyne co mi się nie podoba, nigdzie to nie zauważyłam, że było przynajmniej napisane, a ja nie lubię, strasznie nie lubię rzeczy z prawdziwego futra. I nikt mnie nie uprzedził przed wysłaniem tych butów, że taka sytuacja będzie. Dowiedziałam się, że te butki mają futro z królika. Okej, fajnie, ale w momencie, kiedy dotknęłam to futro, dotknęłam coś martwego. I to mi się jedyna rzecz, która mi się strasznie nie podoba, że to jest skóra. No i po prostu nie podoba mi się chodzenie w tych butach. No ale chodzę, no bo... Ale drugim razem będę po prostu lepiej patrzeć na wybór butów, na to, z jakiego są tworzywa stworzone. Chińczycy często robią tak, że piszą futro i nie piszą, że jest naturalne. Futro prawdziwe potrafi być naprawdę strasznie tanie, bo ja za te buty nie dałam dużo, one... Te buty były naprawdę dosyć tanie. I ja naprawdę uwielbiam strasznie dziwne, strasznie słodkie. Wiem, że już jestem stara, ale nigdy się nie zna nic ze starym, pamiętaj o tym. Strasznie słodkie. To jest torebka. I ona ma kurczaczka. Ma... no kurczaczka, nie. On ma takie małe stópki. Takie ma tycie nóżki. Ma takie... słodkie oczy na boki i takie małe łapki. Co nie? I jego można otworzyć? Nie? Jest strasznie fajny plusz, bo on jest dosyć gruby, gruba ta torebka. No i chodzę sobie czasami. Jak mam po prostu wsiąść, nie wiem, gdzieś na miasto, chodzę ubrana na jeden kolor i biorę tylko telefon i kartę, no to właśnie zabieram sobie takie małe torebki i ten kurczak no, strasznie mnie zauroczył. Jest strasznie milusi w dotyku, jest taki miękki, można mu robić krzywdę. Nie wiem, kiedy z tego wyrosnę, ale możecie mi powiedzieć, czy coś jest ze mną nie tak. Z tego, co widzę, no to by było na tyle. To był taki szybki haul, bo wyjeżdżam dzisiaj do Rzeszowa. Jest spotkanie, jest meetup w Rzeszowie. Mam nadzieję, że kogoś tam z was spotkam. No więc to by było na tyle. Jeszcze raz powtórzę, że wbijaj na Instagrama, bo tam się pojawią za niedługo. Live'y gdzieś na mieście, czy właśnie będę w domu odpowiadała na różne pytania. Jakoś lepiej by mi się było z wszystkimi porozumieć na takim live'ie, niż odpowiadając tutaj. Wbijaj na grupę, naszą grupę. Nazwa się zmieniła grupy, ale kto już dołączył, to wie. Kto nie, to link oczywiście jest w opisie. Wbijaj na Facebooka, Snapchata, jeżeli chcesz i widzimy się w kolejnym filmiku, który mam nadzieję, że pojawi się jutro, jeżeli zbiorę się w miarę wcześniej z tego Rzeszowa, jeżeli nie, no to pojutrze. Także dzięki za oglądanie, trzymaj się, na razie, cześć. A ja idę spać, bo jest strasznie późno.